W możemy pobierać dane za pomocą WMS. Z kilku miejsc możemy uruchomić funkcje związane z WMS. -em. Pierwszym takim miejscem jest wstążka. Przechodzimy do zakładki WMS i tutaj mamy dostępne funkcje. WMS dotyczy wyłącznie funkcji rastrowych. Natomiast ja tutaj jeszcze dodatkowo umieściłem pobieranie danych wektorowych. Kolejnym miejscem gdzie możemy Uruchomić funkcje związane z WMS, jest pasek menu, yy, zakładka WMS. Tutaj mamy te same funkcje. Kolejnym jest pasek narzędzi WMS. Tu mamy te funkcje. No i oczywiście linia poleceń. Zanim w ogóle by wykorzystamy WMS-a, musimy zapisać rysunek. Ctrl S na pulpit gdzieś tu wrzucę. Rysunek numer 1. Z tego powodu, że Gdybyśmy nie, gdybym zostawił tą opcję, żeby tego rysunku nie zapisywać, byłby problem z przechowywaniem danych. Zaraz zobaczymy, dlaczego. Uruchommy Geoportal, póki co pobieranie danych jest. aha, ja tutaj jestem na całym tym. Trzeba się zmniejszyć. O, póki co yy, pobieranie danych jest wyłącznie dostępne poprzez pobieranie danych z Geoportalu. Ja za jakiś czas tam dodam funkcję. Gdzie będzie można zdefiniować własny, czy tam jakiś wybrany przez siebie, WMS? Omówię po kolei funkcje, które mamy dostępne w, tej, w tym oknie WMS GoPortal. Mamy tutaj dwie zakładki: WMS i ustawienia. WMS mamy listę tych WMS-ów, właśnie na sztywno zapisanych w programie. Natomiast w ustawieniach mamy wymiar boku tego kafla, który chcemy wstawić, ilość pikseli i opcję, czy chcemy wstawić go pod spód, pod obiekty, które już istnieją w rysunku. Oraz jest taki wykrzyknik, który nam mówi, co jeszcze należy pobrać, podać lub zaznaczyć, żebyśmy mogli w ogóle z WMS-a korzystać. Więc jak teraz przejdziemy tu do tego na ten wykrzyknik to mamy pierwszą informację wskaż WMS do pobrania oraz wskaż układ współrzędnych układu jeszcze nie widzimy bo najpierw musimy zaznaczyć którego, z którego WMS a chcemy pobrać dane. Natomiast następnie musimy wybrać układ współrzędnych. Tu mamy jeszcze informacje odnośnie już samego VMS-a, które są pobrane z, z, sam z serwera yy, i teraz yy, Dwie proste funkcje. Pierwsza to jest wskazanie poprzez punkt. Lewym przyciskiem myszy, jak wska wskazujemy, to mamy yy, yy, wsta wstawiony yy, dany raster o wymiarach, które były tam w ustawieniach. Prawym przyciskiem kończymy. Jeszcze raz odpalę tą samą funkcję. Druga opcja to jest poprzez zakres, a tak naprawdę muszę to zmienić poprzez wskazanie przekątnej. Wskazałem teraz przekątną. No i mamy pobrane taki, takie, yy, takie dodatkowe rastry. I o co chodzi teraz z zapisem rysunku? Jak przejdziemy do miejsca, gdzie mamy zapisany ten rysunek, na drugim pulpicie był, na drugim monitorze, to ja ten rysunek zapisałem tutaj. I wszystkie rastry, które są pobierane, zostają zapisane w, w folderze, który się utworzył w miejscu, gdzie był rysunek. Rast, on się nazywa raster i w nim mamy zapisane poszczególne te rastry, które zostały pobrane poprzez wms -a. Gdybyśmy nie mieli zapisanego rysunku, byłby z tym problem, bo te dane musiałyby się gdzieś zapisać w jakimś standardowym, domyślnym miejscu. No i wtedy użytkownik nie do końca mógłby mieć wpływ na to. W jaki sposób te dane i gdzie się zapisują, mało tego mogłyby się nadpisywać. Dlatego jest z, 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 zapisałem taki, zrobiłem taki wymóg, żeby y, z WMS-a można było dopiero korzystać w momencie wtedy, gdy jest rysunek zapisany. Jeżeli chodzi o tą opcję, o tą funkcję WMS Go Portal. Możemy z filtra skorzystać. To znaczy ograniczymy ilość tych WMS-ów, które są nam wyświetlane. Jak wpiszę ORTO, no to mamy tylko te WMS-y, które zawierają tą frazę. Jak wpiszę TOPO, no to mamy te WMS-y, które zawierają frazę TOPO. Jeżeli chodzi o ustawienia, to możemy zmienić wymiar tego kafla. Zmienia na 100. Ilość pikseli to jest rozdzielczość. I możemy wstawiać pod spód. Zaznaczę wstaw pod spód, ale. Narysujemy coś. A niech jest jakiś okrąg. Enter, Enter. Dobrze. No i teraz jeszcze raz odpalimy WMS Geoportal. W tym przypadku z, z linii poleceń. I załóżmy, że chcemy wstawić. Hmm, a niech jest integracja ewidencji gruntów. To jest WMS, który pobiera z powiatów dane z ewidencji gruntów i budynków. On jest, on jest w innym miejscu z tego powodu, że. właśnie. To jest jeszcze jedna informacja. Jeżeli WMS jest oryginalnie pobierany w układzie 92, a my mamy wybrany układ, ja to, to pogaszę, bo jednak wolę mniej tego ekranu. Tak i tak. Jeżeli y, mamy wybrany układ 2000, a dane źródłowe są w układzie 92, no to musimy je przetransformować. Widzimy to po lekkim skrzywieniu danych z WMS-a. Nie jest to idealna prostka. Natomiast jeżeli chodzi o ortofoto, one zostały w oryginale pobrane w układzie 2000 i wstawione tutaj w programie również w, w układzie 2000. Dlatego jest idealnie prosto przycięty. W tym przypadku dane były w układzie 92 i zostały przekonwertowane na 2000. Przez co jest to skręcenie. To, że zaznaczyłem, żeby ten raster pobrany został pod spód, niewiele nam daje, z tego powodu, że on przy pobraniu jest, ma zaznaczone, zaznaczoną opcję z przeźroczystością. więc nam to wiele nie dało, ale jeszcze raz zrobimy to samo na Orto, czyli tutaj wkreślimy jakieś, a tu już było, WMS. Go portal, a nie kliknę jeszcze raz. Teraz Orto, standardowa, tak, nie jest to. I zaznaczona jest teraz ta opcja. A zresztą to tutaj klikniemy. Zaznaczona jest opcja pod spód. Teraz widzimy efekt. Nawet tam w niektórych miejscach, no nawet tam, yy, widzimy teraz nałożone dwa rastry na siebie oraz te obiekty, które były narysowane. W rysunku są nad tym rastrem. Ta opcja robi tą robotę ustawienia wstaw pod spód. Jak to odznaczę i jeszcze raz wybiorę wstawienie ORTO, no to teraz widzimy różnicę, że ten raster wstawił się na samą górę. Co jeżeli te rastry wstawią się tak, jakbyśmy nie chcieli? Czy nie chcemy ich wstawić w takiej kolejności? Przypadkowo nam się wrysowało. Zaznaczam je i tu prawym przyciskiem myszy i możemy wybrać porządek wyświetlania możemy je wszystkie wrzucić pod spód możemy je dać na wszystkie te które są zaznaczone oczywiście możemy je dać do przodu nie ma problemu powstawieniu nadal możemy tym manipulować jeżeli chodzi o tą funkcję WMS Geoportal ustawienia no to kolejną rzeczą jest ilość pikseli to akurat zrobimy na kolejnej Kolejnym WMSie integracja, ale a tu jest KIEK, to jest integracja ewidencji gruntów. Uzbrojenie terenu jest cute. Wstawiłem teraz uzbrojenie terenu z rozdzielczością 1000. No, słabiutko to wygląda. Jeszcze raz odpalimy funkcję i zwiększymy tą rozdzielczość na 2000 przechodzimy do WMS-a, wstawiamy, tutaj też widać, że te dane zostały pobrane w 9.2 i przekonwertowane na 2000, jest już trochę lepiej. Największą rozdzielczość jaką możemy użyć, a ja tam wpiszę, jak najedziemy na wykrzyknik, to widzimy, że największa rozdzielczość to jest 4096. No to dajmy 4000, prawym przyciskiem kończymy. No i tu ładnie teraz widać, po liniach choćby, no po opisach, no mniej. Natomiast po liniach widać, że te dwa rastry są w dwóch różnych rozdzielczościach. To okienko WMS Go Portal chyba zostało całe omówione. Jak jeszcze raz go odpalimy, to zobaczymy. Wymiar boku kafla, tak, rozdzielczość, wstaw pod spód, WMS. Tutaj mamy do wyboru układ, no i tutaj są te dwa tryby wstawiania, poprzez punkt lub poprzez przekątną. Kolejną opcją, którą tutaj mamy dostępną jest, może tak, wygasimy tamte to i to i zostawimy sobie orto. Kolejną opcją, którą możemy yy, w tym menu WMS użyć, jest pobierz obiekt przez XY. No i tutaj jest to miejsce, w którym już pobieramy dane wektorowe, nierastrowe. Co my tu możemy pobrać wektorowo? Działki, budynki, obręby gminy, powiaty i województwa. Zaznaczam działkę. Układ już jest wybrany, bo wcześniej już go wskazałem. No i mamy teraz pobraną działkę w układzie 2000 tak, w, 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 w układzie 2000 w wektorze. Tak, tak. Jeżeli chcemy pobrać klikamy w punkt i pobierana jest działka ta która w, wewnątrz której w środku kliknęliśmy to jeszcze nie ta funkcja tylko ta. Jeżeli chodzi o budynek tak samo i z innymi obiektami również. Czyli trzeba w środek obiektu kliknąć. Dlatego to orto jest nam potrzebne żebyśmy mogli e, wstawiać obiekty wektorowe. Te kółeczko oczywiście -tem, usunę. EO, czyli ta opcja do edycji obiektów w układzie 2000 nam tutaj również działa. Oczywiście danych tutaj nie ma, bo my ich nie mamy. My tylko pobraliśmy, e, pobraliśmy dane w wektorze w zasadzie obrys i nic więcej. Jeżeli klikniemy w działkę, no to tak samo tu jest pusto. Wypis jest pusto. Natomiast numeryczny opis konturum już jest ustawiony, bo te dane były. Mm -hmm. WMS. Kolejny, co my tu jeszcze mamy? No to tu budynek i obręby, a wstawmy obręb. Zobaczymy w ogóle, jak długo się, no nawet szybko. Tutaj obręb jest pobrany w wektorze. Te dane są pobierane z danych powiatowych, które są udostępniane przez tą właśnie przez tego WMS-a integracyjnego, który udostępnia Google. Teraz tak wybierzemy sobie, żeby kolejną opcję szło. Mm użyć. Mamy 871 80. Dobra, ja usunę te obiekty. Ok, Regen. Ok. Kolejną opcją jest pobranie działki przez identyfikator. No i możemy podać identyfikator obrębu. Ten arkusz, czy jest przy obrębie wpisany, czy przy działce, nie ma tutaj to większego znaczenia w tym przypadku. Jest. Yy. Możemy od razu identyfikator działki tu wkleić. Też da się go tak pobrać. No i tutaj układ współrzędnych, tak jak było wcześniej. Kolejną opcją jest pobranie działki przez, znowu przez identyfikator. Możemy to tak pobrać, nie ma problemu. Przez identyfikator. Lub możemy podać nazwę obrębu. Stara wieś. Sprawdzałem, dużo tych obrębów jest i jakieś tam. Przykładowy numer działki 756, sprawdzałem wcześniej, jest, pobierz i odpowiedź dostaniemy z geoportalu, że tyle działek yy, o numerze 76 w obrębie, który się nazywa Stara Wieś i tych obrębów tam w Polsce jest tyle. No, wybierzmy Małopolskie, no i mamy już pobraną działkę, z, enter, z, enter, z, enter. Z, enter. Czyli ta opcja przez identyfikator lub obręb i numer. Możemy tu od razu wkleić identyfikator i numer działki, lub podać nazwę obrębu i numer działki tutaj. Wtedy nam się tutaj ustawia ten tekst, który chcemy wysłać zapytanie do Geoportalu. Tak, ok. I jeszcze jest jedna opcja odnośnie działek. Możemy pobrać połączone działki. A tutaj, tutaj możemy wpisać jakiś obręb, tak i wyszukać go albo przez identyfikator dajemy wybierz, minimum dwie są potrzebne i tam była działka 871, wybierz i mamy dwie działki, pobieramy z geoportalu i dostaliśmy w rezultacie jedną z połączoną działkę, która jest sumarycz sumą tych dwóch. I ona się wkleja, na, dodaje na warstwie WMS działki połączone. Jeżeli z, pobraliśmy normalnie działkę, no to ona już się wrysowała na działce, na warstwie tej, której rysujemy obiekty w wersji 2021. WMS. No i jeszcze jest jedna opcja, możemy pobrać punkt graniczny. Po, tam był. A, Tutaj mamy promień, z jakim chcemy. W jakim, w jakim obszarze chcemy wskazać punkt? Układ współrzędnych, czyli tu, 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 tu i tu powiedzmy. A, jeszcze było coś po drodze. OK, tu. Przez EO znowu, jak wskażemy ten punkt, punkt graniczny, no to mamy informacje odnośnie tego punktu. Numeru jego nie mamy, natomiast mamy x i, x i y. Jeżeli chodzi o WMS-a, to w zasadzie wszystko.